Hej, dzisiaj chciałabym Wam pokazać kolejną fajną grę, taką zabawkę edukacyjną. Jest to rysowanie, zmazywanie firmy Aleksander i to będą zwierzątka, bo z tej serii są też inne cyferki, literki. Jest to gra oznaczona, gra, zabawka od 4 lat, ale myślę, że spokojnie i młodszy przedszkolak sobie z nią poradzi. Co jest w środku? Słuchajcie, w środku jest flamaster z gąbką do zmazywania, zaraz Wam pokażę, a także karty. Kart jest 14, tyle że one są dwustronne, więc jest jakby 28 obrazków i dziecko ma za zadanie albo właśnie dorysować, tak jak tutaj, przyjaciół pingwinka, albo tutaj widziałam na przykład bardzo fajną, takie właśnie typowo przedszkolne zabawy, połączenie kropek i dorysowanie korytka do oraz chmurki śwince. Albo na przykład połączenie kropek i narysowanie owieczki. Jest też takie prostsze jak dorysowanie samej fontanny. Widziałam też, że można dorysowywać łaty krowie, tutaj paski zebrze, więc jest to takie bardzo fajne, kolorowa zabawka, fajna też na wyjazd. I teraz jak to działa? Tak, mamy taki flamaster. I po prostu łączymy kropki. Chyba muszę potrenować. A jak już połączymy, to można to wszystko zetrzeć. I ściera się faktycznie ładnie. I można rysować od nowa, więc fajna zabawka, taka, która starczy na dłużej. Co mogę jeszcze powiedzieć konkretnie o tej? Jaki mam zarzut, to to, że jest oczywiście pudełko takie, wiecie, które trzyma powietrze, bo tutaj jest koniec, już jest dno, a pudełko jest takie grube, więc no trochę niepotrzebnie. I pytanie, to jest akurat Czuczu, czyli coś bardzo podobnego, bo Czuczu też ma w swojej serii właśnie podobną zabawkę, a to jest Aleksander. Aleksander ma odrobinę grubsze karty, Czuczu ma cieńsze, ale też Czuczu w swoim zestawie ma, choć droższym, to ma tych kart więcej, więc dosyć podobne, obydwie mają zaokrąglone rogi. Więc to jest fajna zabawka, fajny pomysł na pewno na prezent, też wydaje mi się, że na jakiś taki wyjazd, żeby zabrać ze sobą. Jedyny zarzut to właśnie szkoda, że jest tyle tutaj niepotrzebnie powietrza. Dajcie znać, czy znacie, czy Wasze dzieci się tym bawią, czy macie inne z tej serii. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!